Lublin. 400-tysięczne miasto na wschodzie Polski. Ma 14 wyższych uczelni, piękną starówkę, ale ma też coś jeszcze. To oni. Są wśród nich faceci, kobiety i dzieci. Mają od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat. Reprezentują cały przekrój społeczeństwa. Są wkręceni. Wkręceni we wspólną pasję, dla której przeorganizowali całe swoje życie. Ta pasja to sporty motorowe. Zrzeszyli się w klubie Cross Eco Clinker Lublin i dziś właśnie robią sobie pamiątkowe zdjęcie. Tych pucharów jest blisko 1000. Zawodnicy klubu wywalczyli je w ciągu 13 lat jego istnienia i właśnie odnieśli kolejny sukces. Zdobyli tytuł klubowego mistrza Polski w motokrosie w 2007 roku. Czy uda im się go obronić w przyszłym sezonie? Czy teraz czas na odpoczynek? Ferie to czas wyjazdów. Gdzie normalni ludzie jeżdżą w czasie ferii zimowych? W góry, żeby pojeździć na nartach, odpocząć, posiedzieć w knajpce na stoku albo przy ognisku. Ale w górach leży śnieg, a po śniegu słabo się jeździ na motorach. Trzeba jechać tam, gdzie normalni ludzie jeżdżą w czasie wakacji, czyli na Półwysep Iberyjski. Jedzie cała banda. Prezes, czyli Piotrek Więckowski, mechanik Bimbo, String Team, czyli dziewczyny dopingujące zawodników, zmotoryzowana rodzina Piątków i inni. Taka motocrossowa wersja aktywnego wypoczynku. Prezes założył coś w rodzaju dziennika pokładowego. Też musisz napisać, że 57 litrów. Przerwę w podróży dobrze jest poświęcić na małe zakupy. Najlepiej w jakimś dobrze zaopatrzonym sklepie motocyklowym. Siedzi się podobno tu wygodnie, tylko że nie wiem, tą stronę czy tam. Jest krem skóry, rosół pikantny i rosół zwykły. Ja mogę rosół zwykły. Proszę. To co, nastawiam go. W podróży nie marnuje się czasu i kasy na niepotrzebne postoje w restauracjach. Zupki w proszku, kopytka i pierogi zapakowane na drogę smakują wręcz wybornie. A w wolnych chwilach zwiedzanie. Dzisiaj jesteśmy w Wenecji, właśnie zwiedzamy, wszystko jest zamknięte, ale jest taką. Jeszcze jedną wodę byśmy wysępili od was? Nie. Nam zostało na dnie trochę, co? Nie. No dajcie, oddamy wam może jutro, w poniedziałek, we wtorek. Oddamy wam, jak przyjdziemy. Więcej nie przyjdzie, jest to. Rąk nie myliśmy od 4 dni. Ja mylę. Bo kucharzy, to musi. Tak. Pany, a ile pany takie mycie kosztuje? Ja 4 dni się nie myłem. Może bym nie umyły? Mimo że podczas podróży pojawiały się różne problemy, w końcu po 4 ciężkich dniach udało się dotrzeć na miejsce. Torremolinos. Tu będzie baza wypadowa przez najbliższy tydzień. Hiszpania powitała wszystkich piękną pogodą. Wcale mi nie do śmiechu, to jest Hiszpania. Humory dopisywały. Jednak prawdziwy powód przyjazdu do Hiszpanii to jeden z tych gości z parasolami. To dla niego przyjechali tutaj młodzi i starsi zawodnicy, choć daje im niezły wycisk. Uch, tragedia. Taki męczący. Ta gorzka kolejna. To John Vandenberg, trener najlepszych zawodników na świecie. To dla niego przyjechał tu też Kevin Stribos, wicemistrz świata w motokrosie, w najmocniejszej klasie. Treningi są mordercze, ale sprawiają chłopakom dużo frajdy.
Mało kto ma okazję pojeździć wśród najlepszych na świecie. Tor położony jest w Marbelli. Widać stąd Gibraltar. To najdroższe miejsce na wybrzeżu Hiszpanii. Za skromną willę trzeba tu zapłacić minimum 2 miliony euro. Za apartament przynajmniej 400 tysięcy. Obok jest tor, na którym trenują zawodnicy. Nikomu to nie przeszkadza. Czas zejść na ziemię. Długo padał deszcz, więc tor był bardzo błotnisty. Raczej niewielu chciałoby w ten sposób spędzać wczasy. Chwila odpoczynku w hotelu i znowu pobudka 7:30. Tak będzie przez najbliższy tydzień. Towarzystwo trochę jeszcze zaspane. Tu nie dawaj mocno gazu, bo tu masz dziury. A dojazd na tor to też taki trochę off-road. Tylko, że to nie Jeep. To dwutonowy kamper z przyczepą. Motocross wymaga ogromnej kondycji fizycznej, więc przed każdym treningiem trener zarządza rozgrzewkę. W parku maszyn też przygotowania. Wiktor, Rysio i Księguś poszli na pierwszy ogień. Chłopaki mimo młodego wieku to doświadczeni zawodnicy. Wiktor Więckowski to syn Piotrka, zwanego prezesem z racji piastowanego stanowiska w klubie motorowym Cross. Piotrek razem z Darkiem Piątkiem, menedżerem motokrosowego teamu HRT, to jedni z pierwszych polskich motocyklistów na rajdzie Paryż-Dakar. To założyciele i podpory KM Cross. Rysio Chrumpek to tak naprawdę Maciek Więckowski. Ma 11 lat, z czego jakieś 6 w siodle. Jego ojciec to Kurczak, brat prezesa. Kurczak sam był utalentowanym zawodnikiem, jednak zrezygnował z jazdy na rzecz trenowania synów Ryśka i starszego Filipa. Oprócz szkolenia synów jest prawdopodobnie jednym z najlepszych fachowców od projektowania torów motokrosowych w Polsce. Nieźle mu też wychodzi ustalanie tras rajdów enduro. Księguś, czyli Kamil Osieleniec. 8 lat. Mówią na niego Księguś, bo ojciec, księgowy, prowadzi biuro rachunkowe. W tym klubie dzieciaki często przejmują ksywy po rodzicach. A to Stribos i Krestinow. Obaj z Mistrzostw Świata. Pojawili się nawet kibice. Fala to jeden z trudniejszych elementów toru. Jeden błąd i idzie się w kozły. I to przy bardzo dużej prędkości. Wymagana jest tu bardzo duża precyzja w lądowaniu. Pomyłka często kończy się w szpitalu. Kevin w mistrzowskim stylu. Ale w końcu to mistrz. I skoki, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Polskie flagi dumnie powiewają na wietrze. Czy potrzeba nam lepszej promocji w Europie? A rano następny tor. Salir Zalejanem 7. This track can go 7. Yesterday was 8. To nasz plan na dzisiaj. Trochę się będziemy obijać, ale... Dziś dzień wyścigów. Na pierwszy ogień idą dzieciaki. Księguś, Rysio Chrumpek i Wiktor. Niestety Księguś miał pecha.
Większość dorosłych zawodników po takim dzwonie odpuściłaby sobie przynajmniej jeden bieg, ale nie on. Teraz? Teraz siadasz? No. To zobacz jeszcze, spróbuj jeszcze tak przejść trochę, jak to kolano. Dobrze. Jak to idzie? No, wytrzyj sobie rękę. Trawę najpierw. Trawę wytrzyj. Prezes prostuje kierownicę i w drogę. Wieku Księguś to wyjątkowo twardy facet. Zresztą jak wszyscy w tym towarzystwie. Jadą jak prawdziwi zawodowcy. To niewiarygodne, że to jeszcze dzieci. Dorosła klasa ruszyła ostro. Na czele oczywiście Kevin, ale i nasze chłopaki trzymają się dzielnie. Kuba i Bartek Piątkowie wciąż w czubie stawki. Warto przyjrzeć się zawieszeniu i kołom w ich motocyklach. Oni cały czas jadą na granicy. I tu sprawdza się stare góralskie przysłowie. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jak nie zaliczysz kilku dużych gleb, nigdy nie będziesz wiedział, jak długo możesz trzymać gaz. Nie będziesz wiedział, gdzie jest granica przyczepności i nie będziesz miał świadomości, czy możesz jechać szybciej. A to Bimbo, mechanik i eks-zawodnik. Preferuje tradycyjny model obuwia. Lokalni kibice opuszczają tor. W tej międzynarodowej stawce Bartek przyjechał czwarty, a jego brat Kuba piąty. Nie mamy się czego wstydzić. Jak widać, dziewczyny oprócz zagrzewania zawodników do walki mają dużo więcej obowiązków. To Ola i Kasia Więckowskie, córki prezesa. Laski, o jakich powinni chyba marzyć wszyscy prawdziwi faceci. Wszystko porywa. Szczególnie pierwsze dni treningów to masakra dla rąk. Później odciski twardnieją. Na tory trudno dojechać, ale wyjechać z nich jeszcze trudniej. Ale wspólnymi siłami jakoś się to udaje. To prawdziwie zjednoczona Europa. Dobra. Nie ma to jak lokalne witaminy. A oni mają kapcia w przyczepie. Na dojazdówkach też nie było łatwo. Kolejny tor i kolejne tankowanie. Bez pomocy naszych chłopaków kilka hiszpańskich stacji benzynowych mogłoby splajtować. Kolejny off-road kamperem. Chyba najbardziej hardkorowy ze wszystkich. Ten tor zlokalizowany był obok fermy drobiu. Przejmujący fetor przyprawiał niektórych omdłości. Ale jego położenie było piękne i widowiskowe. Hiszpan, dwa bratanki. Wystarczyło 30 minut, aby obok toru pojawił się grill i rollbar. Jedni trenowali, inni
też miło spędzali czas. A stara go, hyt! Niestety wszystko, co fajne, kiedyś się kończy. Ostatni dzień treningu i powrót do zaśnieżonej Polski. Po 4 dniach podróży do Hiszpanii kamperem, 4-godzinny powrót samolotem mija błyskawicznie. A to już pierwsze zawody w sezonie. Olsztyn. Czas sprawdzić, czy na coś przydała się wyprawa do Hiszpanii. Rysio Chrumpek startuje z numerem 3. Z numerem 7 Księguś, też w czubie stawki. Obserwując jazdę tych najmłodszych zawodników, świadomość, z jaką podejmują decyzje i rywalizują ze sobą, trudno uwierzyć, że mają po kilka, kilkanaście lat. Rysio wygrywa wyścig, a Księguś dojeżdża na 4. pozycji. Bardzo dobry wynik. Jęckowski, Sekina i Kruszyński. Najlepsza trójka w pierwszym wyścigu. To Krzysztof. Nie startuje w motocrossach, nie uprawia innego sportu motorowego, ale motocykle są także i jego pasją. Mimo padającego deszczu wsiada na swojego Harley'a i jedzie spotkać się z przyjaciółmi. W Kazimierzu nad Wisłą lubelski oddział Harley-Davidson Poland organizuje zakończenie sezonu. Pogoda nie była w stanie zmusić uczestników do zostawienia motocykli w domu. Niektórzy w deszczu przejechali po kilkaset kilometrów. Po co? Bo właśnie takie mają hobby. Po to, żeby wspólnie pozwiedzać, spotkać się z podobnymi im ludźmi, którzy też mają benzynę we krwi. Harley zawsze miał to coś. A to już zupełnie nowe zjawisko. Prezes zawsze marzył o szkółce motokrosowej przy klubie. Na początku wszyscy pukali się w głowę, słysząc ten pomysł, ale on był uparty. Do klubu zakupiono 2 małe Yamahy i kilka kompletów ubrań. Potem małe tournée po szkołach podstawowych z prezentacją filmową i pokazami jazdy i chętni od razu się znaleźli. Hasło akcji: szukamy mistrza świata. Obok siedziby klubu zaaranżowano tor dla początkujących i każde dziecko, które przyprowadzali rodzice, mogło spróbować swoich sił na motocyklu. Ten z nogą w gipsie to Kamil Walczak. Trenuje najmłodszych, ale sam również jest czynnym zawodnikiem. W zeszłym sezonie wygrał puchar PZMOT w motokrosie. Jak widać, frekwencja dopisywała. I tu czasami przysłowie, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, sprawdzało się znakomicie. Jeździli wszyscy, i dziewczyny, i chłopaki. Niektórzy mieli już własne motocykle. Rośnie nowa kadra. Pewnie niedługo chłopaki i dziewczyny zaczną dodawać swoje puchary do kolekcji KM Cross. Chełmno. Mistrzostwa Polski w motokrosie. Niektórzy kibice też chcieli sobie pojeździć. Ten przynajmniej uratował piwo. Zawodnicy z Lublina w czubie stawki. Z numerem 28 jedzie Rysio. W klasie 80 cm ten wyjątkowo zacięty facet jedzie gościnnie. Jest jeszcze za młody, co nie przeszkadza mu siedzieć na plecach starszym kolegom. Małych pojemności.
Motorki, na których ścigają się dzieciaki, to nie zabawki. Motocykl o pojemności 80 cm ma około 30 koni mechanicznych mocy przy blisko 75 kg wagi. A te najmniejsze motorki, klasy 65, na których ścigają się najmłodsi, 8-12-letni zawodnicy, mają po 20 kilka koni. To bardzo dużo. Popularny maluch, czyli Fiat 126P, miał 24 konie mocy i ważył 600 kg. Wielu zjeździło nim całą Europę z przyczepą kempingową. A killer naszych szos, MZ-ka 250, miała 21 koni przy 151 kg wagi. Tak więc te małe motocykle, na których startują dzieciaki, to poważne i niełatwe do opanowania sprzęty. Niestety tor został fatalnie przygotowany przez organizatorów. Chmury kurzu unoszące się po przejeździe pierwszych zawodników skutecznie utrudniały widoczność. Zawodnicy wpadali na siebie co chwilę. Po kilku groźnych kontuzjach zawody przerwano. U naszych chłopaków też straty. Darek Piątek doznał kontuzji nogi. Na szczęście obyło się bez lekarza. To również pierwszy wyjazd na zawody nowego członka klubu, Julka Więckowskiego. Na razie jeździ w wózku, ale przecież ma dopiero 2 miesiące. A to jeszcze inny sposób na spędzenie niedzieli. Kto nie lubi błota i kurzu, zawsze może zająć się stantem. To parking pod Zamościem. Prawie co weekend zapewnia się fanami dwóch kółek. Przyjeżdżają pojeździć lub popatrzeć na wyczyny kolegów. To, co niektórzy wyprawiają ze swoimi motocyklami, czasami przeczy prawom fizyki. Ta dyscyplina to stunt. Nazwa stunt została zapożyczona z języka angielskiego. Dosłownie oznacza wyczyn kaskaderski. W Polsce przyjęło się tym określeniem nazywać ekstremalną pokazową jazdę na motocyklach sportowych ścigacza. Jazda ta polega na wykonywaniu ryzykownych trików, nie zawsze w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Dyscyplina ta powstała na potrzeby przemysłu filmowego, głównie z Hollywood, ale szybko trafiła na ulice miast. Najpierw w Ameryce, a później na całym świecie. Poważny rozwój stuntu ulicznego przypada na połowę lat 90. Wheelie to nazwa jazdy na tylnym kole. Stopi to jazda na przednim. Kiedy dla niektórych wheelie i stopi stały się zbyt banalne i przestały dostarczać adrenalinu, zaczęły się kombinacje. Ktoś wpadł na pomysł, by stanąć na siodle. Inny, by pojeździć na zbiorniku paliwa z nogami założonymi na kierownicę. A jeszcze ktoś inny zrobił w tej pozycji wheelie. Dzisiaj znanych jest bardzo dużo ewolucji. Większość polega na wykonywaniu wheelie oraz stopi w różnych, przeważnie ekstremalnie niebezpiecznych pozycjach. Tylko na pierwszy rzut oka te figury wyglądają na łatwe. Jazda na przednim czy tylnym kole to duże ryzyko. W przypadku błędu, jadąc na przednim kole, lecimy przez kierownicę na asfalt. Na tylnym walimy plecami w ziemię i nakrywa nas motocykl. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele ewolucji jest wykonywanych przy prędkościach znacznie przekraczających 100 km na godzinę, zabawa staje się ryzykowna, a upadek może okaleczyć lub zabić. Zawodnik musi być przez cały czas skoncentrowany i nie może popełniać błędów. Poziom tych zawodników jest tak wysoki, że wykonywanie pojedynczych trików nie daje szans na dobre miejsce w zawodach. Aby liczyć się w czołówce, trzeba płynnie przechodzić z jednego triku w drugi. To tak zwane kombosy, czyli kombinacja kilku trików. Ta grupa to Frantic Rider Squad Zamość, w skrócie FRS. Sebastian, lat 22, Kamil, lat 19, Łukasz, lat 18 i zaledwie 16-letni Kuba. Sebastian, Łukasz i Kamil to rodzeni bracia. To chyba jakieś rodzinne zamiłowanie do motocykli, sportu i adrenaliny. Sami nie wiedzą, kiedy to wszystko się zaczęło.
Styczność z motocyklami i ogólne zainteresowanie motoryzacją przejawiali od zawsze. Sebastian już w podstawówce namówił rodziców na zakup motorynki. Podobnie pozostali. Potem zaczęły się pierwsze jazdy, pierwsze naprawy, a raczej nauka mechaniki od strony praktycznej. Z czasem coraz lepsze sprzęty o większej mocy, aż po motocykle sportowe. Niestety, jak wiadomo, taka pasja wiąże się z niemałymi kosztami. Sebastian po przepracowaniu całych wakacji za granicą wydał wszystko, ku zdziwieniu rodziców i znajomych, na nowszy motocykl. Pytano go, czy nie szkoda rozbijać tak ładnego, nowego sprzętu. I chyba faktycznie coś w tym jest. Nauka stuntu wiąże się z wieloma nieuchronnymi glebami, a te niestety mocno biją po kieszeni. Gnie się motocykl, łamią plastyki i klamki. Czasem zdarzają się też bolesne kontuzje, otarcia, stłuczenia. Jednak chłopaków to nie zniechęca. Wszystkie zarobione pieniądze i oszczędności pakują w motocykle i jazdę. To prawdziwi pasjonaci. FRS Zamość założyli w 2006 roku, kiedy zaczęli jeździć na poważnie. Od tamtego czasu sport pochłonął ich bez reszty, dominując ich życie. Ponieważ sport tego typu wymaga bardzo dużej sprawności, każdy wolny czas poświęcają na treningi i doskonalenie umiejętności. A wymaga to wielu wyrzeczeń i rezygnacji z innych zajęć. A to chłopaki z zaprzyjaźnionego Shrod Team. Właśnie tuningują motocykli przed jazdą. W jego przypadku przysłowie, że prawdziwy pilot poleci i na drzwiach od stodoły, nabiera zupełnie realnego znaczenia. Z FRS i Shrod Teamu zasługują na miano prawdziwych zawodowców. Ewolucje, które wykonują, są na światowym poziomie. W Polsce takich ekip jest znacznie więcej. To nie są bezmyślni dawcy, jak próbują ich nazywać niektóre rządne sensacje media. To prawdziwi pasjonaci i sportowcy. Mimo wielu problemów i trudności, z jakimi na co dzień się spotykają, jak choćby brak kasy i brak miejsc do bezpiecznych treningów, nie rezygnują. I to dzięki nim, jak widać, polski stunt ma się całkiem nieźle. Nie próbujcie tego robić sami. Do takich umiejętności dochodzi się długo i boleśnie. W chwilach, kiedy nie ma żadnych motokrosów i trafia się pierwsza od miesiąca wolna niedziela, można skrzyknąć rodzinę i znajomych i skoczyć na cross country. Ostatnio jak zastałem takiego brudu śmierdzącego sprzed dwóch sezonów. To bardzo rodzinne zawody. W poprzednim sezonie KM Cross startował w nich na tyle skutecznie, że zdobył tytuł wicemistrza Polski. Czy może być fajniejszy sposób na spędzenie weekendu? Podczas wyścigu zawodnikowi przysługuje prawo korzystania z tak zwanej strefy serwisowej. A kto ją organizuje? Oczywiście niezawodne dziewczyny ze String Teamu. W lesie zrobiło się biało i pomarańczowo od zawodników KM Crossu.
Cross country to kilometry urozmaiconej trasy. Start i jazda non-stop przez 2 godziny. Prawdziwa masakra. Przejazd przez dzikie tereny o różnym poziomie trudności i wszelkiego rodzaju nawierzchni. Tutaj liczy się przede wszystkim kondycja. Cross country w Siemiatyczach to impreza, której niezmiennie towarzyszy wielka sportowa rywalizacja. Zawody mają na celu umożliwienie startu wszystkim, którzy chcą spróbować swoich sił w jeździe terenowej. Każdy, i zawodowiec, i amator, pod warunkiem, że dysponuje motocyklem terenowym, może tu wystartować. Zawody o Puchar PZM w cross country mają tę właśnie zaletę, że wprowadzają do sportu motorowego amatorów dysponujących odpowiednimi pojazdami oraz przygotowują ich do udziału w Mistrzostwach Polski. Tankowania też potrafi być nerwowo. Nieczęsto można zobaczyć córkę tankującą ojcu motocykl. Więckowska. Czy znacie może jakąś inną dziewczynę, która nie dość, że zniesie wasze chore hobby, co niedzielne wyjazdy, ciągłe wydawanie kasy na motory i paliwo, to jeszcze dotankuje wam motocykl z 20-litrowego kanistra? Jeżeli znacie, to ożenicie się z nią. Czym dwugodzinnym wyścigu brudne twarze. Wszyscy umierają ze zmęczenia. Ale mimo totalnego wypompowania radość i dobry nastrój nie opuszcza zawodników. Wymarzona pogoda na spędzenie weekendu na świeżym powietrzu. Humory dopisują jak zwykle. Jak zawsze jest miło, sielankowo, rodzinnie. Każdy motocykl startujący w zawodach musi przejść badanie techniczne. Podczas badania oklejane są też części motocykla, których nie wolno wymieniać. Wyjdź z tą kamerą, tam niepotrzebne rzeczy. To jest moje... Wyjdź. A to był przykład promocji sportu w mediach po człuchowsku.
Teamy startujące w zawodach to jedna wielka społeczność. Mimo rywalizacji, zawodnicy często przyjaźnią się ze sobą, a ekipy techniczne potrafią czasem nieźle poimprezować w przeddzień zawodów. Wielu przyjeżdża z całymi rodzinami. Często jest tak, że ściga się ojciec i syn, mama, jak na mamę przystało, zapewnia prowiant, a córki doping, czyszczenie gogli i wszelką możliwą pomoc. Witamy w Gotu i Skaja. Robimy zupkę, wymieszamy. Można wołać zawodnika na zupkę. I na krówkę. Oj, nie, na taką krówkę. Tak jest też w przypadku KM Cross. Dziewczyny założyły nawet grupę dopingującą zawodników String Team. Śmiało można powiedzieć o nich, że są najlepsze w Polsce. Podobno wszyscy zawodnicy zazdroszczą ich KM Crossowi. W wyścigu motocrossowym przeważnie bierze udział 40 zawodników. Wyścig w Mistrzostwach Świata trwa 30 minut plus 2 okrążenia. W Mistrzostwach Polski 20 minut plus 2 okrążenia. Długość wyścigu zależy od rangi zawodów. Trzeba mieć naprawdę żelazną kondycję, żeby mieć siłę walczyć do końca. Wielkie brawa! Kuba Piątek, Eko Klinker, Cross Lublin. Kuba Piątek zajął 3. miejsce. Kolejny puchar do kolekcji. Jest bardzo dużo w każdej klasie. Na start poszły 60. Już na pierwszych metrach rychu wyszedł na prowadzenie. I z każdym okrążeniem je powiększał. Nie każdy zdaje sobie sprawę ze stopnia trudności takiej trasy. Jazda na tych małych kółkach po tak błotnistym torze i takich koleinach jest o wiele trudniejsza niż na dużym motocyklu. A niektóre z tych dzieciaków mają dopiero po 8 lat. Spójrzcie na styl ich jazdy. Jeżdżą dużo lepiej niż wielu dorosłych w swoich Golfach i Fiatach Panda w kredycie. Rysio tradycyjnie nie zawodzi. Przywozi pierwsze miejsce. Ale chyba mu mało. Powalczy jeszcze w klasie 80. Ola oprócz dopingu pilnuje bratu motocykla, a Wiktor koncentruje się przed startem. Poszli. Niestety adrenalina za bardzo skoczyła i Rysio przełoił na muldach. Z ogromną siłą uderzył plecami o ziemię. Nie wiadomo, co się z nim stało. A jednak Rysiek to wyjątkowo zdeterminowany gość. Prawdziwy twardziel. Spójrzcie na jego lewą dłoń. Gwiazdor do końca. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i Rycho wystartował w następnym biegu. Który oczywiście wygrał. Po zawodach krótki odpoczynek i czas na chwilę integracji przed wyjazdem, a przy okazji mała promocja swojego klubu. Dziewczyny ze String Teamu rozdają działaczom i kibicom foldery informacyjne o lubelskim klubie motorowym. Jeszcze szybki posiłek, prasówka i do domu. Wiktor w nagrodę za dobry wynik dostał nowy kask.
To tak jakby tokarz z fabryki Łożysk dostał nową obrabiarkę na 40-lecie pracy. A jednak śpi z nim. Nieźle musi być wkręcony. Społecznie motocyklista postrzegany jest najczęściej jako samotnik, renegat, nonkonformista. Jednak ilość istniejących na świecie klubów i stowarzyszeń motocyklowych stanowi dowód, że jest to wyobrażenie nieprawdziwe. Przykładem są choćby grupy skupione w ruchu MC, od skrótu Motorcycle Club, nawiązujące do pierwszych klubów motocyklowych, które charakteryzują się specyficzną strukturą i wymagają od swoich członków przestrzegania dawnych, tradycyjnych zasad. Kluby MC mają strukturę typowo hierarchiczną. Na czele stoi przywódca, zwany prezydentem. Członkowie dzielą się zaś na zwykłych, honorowych i niepełnych, czyli tych o najkrótszym stażu, przyjętych na okres próbny. Jeśli jesteście zrzeszeni w klubie motocyklowym i dojrzeliście do tego, żeby go nazwać i oznaczyć swoje kurtki barwami klubowymi, musicie najpierw skontaktować się z Kongresem Polskich Klubów Motocyklowych. Każdy klub, który chce być respektowany przez kluby zrzeszone w kongresie, musi ustalić swoje barwy klubowe i poinformować o swoim istnieniu na zlocie, który połączony jest z obradami kongresu dwa razy do roku, jesienią i wiosną. Warto też wcześniej udać się do najbliższego klubu MC. Tam można otrzymać precyzyjne informacje na temat klubów w Polsce, waszego miejsca w szeregu i tego, w jaki sposób należy się zaprezentować podczas obrad kongresu. Członkostwo w klubach MC to poważna sprawa. Kongres uznaje, że trzeba być godnym noszenia barw na plecach. Stąd taka selekcja. Nosząc barwy, stajesz się rozpoznawalny, a zachowując się nieodpowiedzialnie, możesz zaszkodzić całemu środowisku. Dziś na auli przed komisją składającą się z członków reprezentujących wszystkie kluby, nowi kandydaci będą zdawać relacje ze swoich osiągnięć w kończącym się sezonie. Kongres zadecyduje, jakie przywileje otrzymają. Wszyscy góra! Okej. Podczas obrad zapadają też decyzje związane z akcjami społecznymi, podejmowanymi przez kluby. W tym roku kluby MC postanowiły zorganizować wielką ogólnopolską zbiórkę krwi dla dzieci – Motoserce. Członkostwo w klubie MC zobowiązuje, więc w akcję muszą się włączyć wszyscy członkowie. Jak widać, ci twardzi faceci tak naprawdę mają miękkie serca. Cross jest mistrzem Polski w różnych kategoriach, także jest tutaj u nas, jest w Lublinie, właśnie pod okiem, ręką pana Piotra i całych zespołu wyrastają mistrzowie Polski. A my tu w Mierzwicy szukamy także mistrza świata, więc po to przyjechał między innymi też. To był ksiądz Kiełbasa, wielki przyjaciel i pasjonat motocyklizmu. Ksiądz Kiełbasa jest proboszczem w Niedrzwicy Kościelnej pod Lublinem i organizuje właśnie festyn parafialny. Ci z zawodników i członków KM Cross, którzy akurat mieli niedzielę wolną od zawodów, chętnie włączyli się w akcję. Każda okazja jest dobra, żeby promować sporty motorowe. Oprócz tego to świetna okazja, żeby przyjemnie spędzić czas w gronie przyjaciół. Motocykle były bardzo dużą atrakcją dla uczestników pikniku. Widzowie najpierw obserwowali pokaz jazdy w wykonaniu najmłodszych zawodników klubu, a później chętne dzieciaki, za zgodą rodziców, mogły się przejechać na klubowych motocyklach.
Dobrze, że dla niektórych ojców nie skończyło się to za małym. Bynajmniej nie ze stresu związanego z jazdą dziecka. Ja bym się też przejechał. Jak widać, ksiądz Kiełbasa naprawdę kocha motocykle. To niesamowity człowiek. Jest obecny na wszystkich zawodach, zawsze z torbą pełną słodyczy dla najmłodszych. Ksiądz Kiełbasa dobrze rozumie potrzeby zawodników. Na obrazkach ze świętym Krzysztofem, które im rozdawał, własnoręcznie skreślał zdanie i od nadmiernej prędkości uchroń nas Boże, dopisując, nie dotyczy zawodników KM Cross. Ksiądz dba również o swoich parafian, a młodzieży i dzieciakom stara się stworzyć jak najlepsze warunki do zagospodarowania czasu. Na plebanii dostępne są boiska do piłki nożnej, do siatkówki, świetlica, a w zimie lodowisko. Ten ksiądz jest wkręcony nie tylko w motocykle, ale i w swoją pracę. Oby więcej było takich jak on. Cross country w Romanówce to kolejna rodzinna imprezka odbywająca się w dość kameralnej atmosferze. Organizuje ją pan Roman u siebie, w Romanówce właśnie. Nikt nie chce wierzyć w przypadek, że Roman mieszka w Romanówce. Przed wyścigiem prezes zarządza rozgrzewkę. Kilka pamiątkowych fotografii, okrążenie zapoznawcze przy fachowym dopingu dziewczyn ze string teamu i start. Co takiego jest w country crossie, że przyciąga coraz więcej pasjonatów motocyklizmu? Czy perspektywa ciągłych wywrotek, wszechobecnego kurzu lub błota i niesamowitego zmęczenia jest aż tak pociągająca? Owszem, dla tych zapaleńców tak. Oni nie boją się wysiłku i stresu związanego z rywalizacją. Dla nich to sztuka sama w sobie. Po godzinie takiego wyścigu każdy kolejny metr trasy zawodnik czuje całym sobą, wszelkimi możliwymi zmysłami. Tutaj kierowca zdany jest wyłącznie na siebie i swoje umiejętności, a każdy kolejny pokonany kilometr to niesamowita dawka adrenaliny i gigantyczna satysfakcja. Niektórzy, startujący po raz pierwszy, zakładają, że przejadą chociaż jedno okrążenie trasy. Przeważnie jednak nikt nie zjeżdża przed czasem. Jadą do końca. I to są prawdziwi zwycięzcy. Wysiłek i zmęczenie na trasie powodują jednak, że o wiele łatwiej popełnia się błędy. Proszę Państwa, najświeższa informacja. Niestety wchodzi poszedł zawodnik z numerem 65 z ekipy Eco Clinic Lublin. Rusza rękami, rusza nogami, boleń na końcu plecy, w tej chwili jest ładowany na koleczki. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie, że jutro wystartuje, tylko pobijany. W pierwszej godzinie wyścigu organizator podaje informację, że jeden z zawodników KM Cross uległ wypadkowi. Jeszcze nie wiemy, który. To szwagier, czyli Paweł Samuła. Na zawody przyjechał z 11-letnią córką Wiktorią. Kontuzja wygląda dość groźnie.
Karetka zabiera szwagra do szpitala. Na pewno nie wystartuje w jutrzejszym biegu. Transport na własną rękę do Lublina i kolejny szpital. Okazało się, że to uraz kręgosłupa. Ten sezon szwagier ma z głowy. Na szczęście tylko ten jeden sezon. To trening szkółki motocrossowej KM Cross na prawdziwym torze. Jak widać, chętnych przybyło. Do klubu dołączyło ponad 20 najmłodszych zawodników z własnymi motocyklami. Mimo że jeżdżą dopiero kilka miesięcy, większości z nich udało się już zdobyć pierwszą licencję zawodnika. Licencję B. Poziom bardzo się podniósł. Oprócz jazdy, dwa razy w tygodniu mają treningi kondycyjne na sali albo w terenie. Motocross to bardzo wymagający fizycznie sport. Niektórym niestety zdarzają się też kontuzje. Ale na szczęście nie groźne. Do wesela się zagoi. Pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego na koniu stanęło kilkaset stalowych rumaków. W centrum Lublina zrobiło się tłoczno od motocykli. Właśnie zaczyna się akcja Motoserce. Organizacją zajął się lubelski oddział Roadrunners. Pomagają im wschodnia grupa motocyklowa Free Group Łęczna i Panther Free Group Komarówka Podlaska. Trzeba przyznać, że imprezę przygotowali na najwyższym poziomie. Przez Plac Litewski usytuowany w centrum Lublina przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Nie zabrakło dla nich atrakcji. Choćby parada przez miasto w asyście policji. Na widzach tak duża ilość przejeżdżających jednośladów robi ogromne wrażenie. Parada jest atrakcją także dla jej uczestników. Podczas jazdy w dużej grupie czuje się wyraźną więź. Nieważne, czy jesteś z klubu MC, czy należysz do niezrzeszonych, nie ma znaczenia, czy jeździsz Harley'em czy MZ-em. Jesteś motocyklistą. Oczywiście nie mogło zabraknąć chłopaków z KM Cross Eco Clinker. Ci, którzy nie pojechali akurat na zawody, przybyli na Plac Litewski. Po paradzie pokaz jazdy go-kartem z silnikiem od ścigacza. To naprawdę potężna maszyna. A oto i nasi znajomi z parkingu pod Zamościem. Bardzo chętnie włączyli się w tę szczytną akcję. Wąska ulica i nie najlepsza nawierzchnia nie pozwoliły im wprawdzie rozwinąć skrzydeł, ale i tak zrobili na widzach duże wrażenie. Być może dzięki nim spłynęło także kilka dodatkowych litrów krwi.
Przed namiotem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ustawiła się długa kolejka. Krew oddawali zarówno motocykliści, jak i widzowie, przyciągnięci akcją, kobiety i mężczyźni. Motoserce przeprowadzono w 50 miastach jednocześnie. W całej Polsce udało się zebrać ponad 1330 litrów krwi. To bardzo dużo. Ponadto znany jest już termin przyszłorocznej akcji, która na stałe wejdzie do kalendarza imprez organizowanych przez kluby MC. Po tym wydarzeniu media powinny chyba w innym kontekście używać słowa dawca w odniesieniu do motocyklistów. Zakończenie sezonu w Zakopcu. Zimowa stolica Polski to miejsce sprzyjające integracji. Księguś obchodzi dziś 9 urodziny, a ten wielki tort to dla niego niespodzianka. W pełni na niego zasłużył, choć w Zakopcu nie mógł wystartować ze względu na kontuzję ręki. To chyba, jak dotąd, najfajniejsze urodziny Księgusia. Po imprezie integracyjne wejście na Gubałówkę i trochę sportowych rozrywek. Ścianki wspinaczkowe czy park linowy są doskonałą zaprawą przed jutrzejszymi zawodami i sprawiają wyjątkowo dużo frajdy. Niedziela. Do startu pozostało niewiele czasu. Młody mechanik szykuje ojcu motor. I poszli. To ostatnie zawody w tym sezonie. Zawody, które nie za bardzo już liczą się w klasyfikacji Mistrzostw Polski, ale i tak są tłumnie oblegane przez zawodników. Jest tu świetna atmosfera. To właśnie tacy ludzie, pasjonaci, są podstawą tego sportu. Po całym roku startów jadą znowu na zawody dla czystej przyjemności, żeby się pościgać, spotkać i pobyć ze znajomymi, tak samo wkręconymi w te pasje. I chyba właśnie w tym tkwi moc tego sportu. Uprawia się go z prawdziwą pasją. Widać radość w tej jeździe. A w KM Cross też radość. Sukces osiągnięty. Tytuł drużynowego mistrza Polski w motokrosie obroniony. Do tego doszło jeszcze kilka innych tytułów. Kolejny rok ciężkiej pracy nie poszedł na marne. Opłaciły się mordercze treningi, wyjazdy do Hiszpanii, ćwiczenia pod okiem mistrzów. Ogólna radość udziela się wszystkim, bo i jest się z czego cieszyć. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Żeby nie zapeszyć, prezesowi zwycięskiego klubu należy spalić buty. To taki niepisany zwyczaj. Trochę benzyny i puścili go w skarpetkach. Prezes Piotrek Więckowski bez butów, ale szczęśliwy. Oby tylko udało się obronić tytuł jeszcze raz. W końcu w tamtym roku palenie butów zadziałało. KM Cross na czele z trenerem Marcinem Wójcikiem ma powody do dumy. Chłopaki w klubowych barwach
przemaszerowali przez miasto i dotarli pod ratusz. Do tytułu Mistrza Polski w motokrosie 2008 dołączyli jeszcze Mistrza Polski w cross country i wiele tytułów indywidualnych. Jeszcze tylko kilka pamiątkowych fotek na tle wielu dotychczas zdobytych pucharów. Czy w przyszłym roku przybędą następne? Udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski, chociaż było ciężko. Trapiły nas różnego rodzaju problemy, ale przezwyciężyliśmy je i jest jak jest. Jesteśmy zadowoleni.